czym Crafter potrafi budować coś poza tymi swoimi modernami? Chyba? If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I devour. Ja jestem Crafter i witam ponownie w Modernowie, w kolejnej odsłonie modernistycznego... Nie, zaraz, wróć! W odsłonie kolejnego domku w Modernowie, ale nie modernistycznego. Dzisiaj sobie zbudowałem coś takiego i no, od razu na wstępie się zapytam, jak wam się podoba taki dom w moim wykonaniu, w tym stylu. To nie jest modern, to jest... no nie wiem jak to nazwać, no zwyczajny dom chyba, nie? Taki normalny, nie wiem jak on się tam stylowo nazywa, ja nie jestem architektem, ani nie kształciłem się nic w tym kierunku. No, to wygląda, no fajnie to mi wyszło, z klocków takie poustawiane chyba, jak mi się wydaje. I no i obejrzymy sobie środek, tu mamy wejście i nasz fajny, kurde, korytarz, duży dosyć. Jest tutaj sporo pokoi, no, ale drzwi są pozamykane, to sobie od razu pójdziemy tu, gdzie jest otwarta przestrzeń, a później sobie już pozamykamy tam, czy tam pootwieramy te drzwi, nie? Mniejsza. I to tak, tu mamy taki pokój, no, gościnny. Jest regał z książkami, jakieś kwiatki i inne pierdoły, nie? Kanapa, stolik i kominek. Kominek. Tutaj jest zrobiony stół, taki finezyjny. Dajmy na to, że można powiedzieć, że on jest na przykład wysuwany, nie? To by sobie można było go dotąd wysunąć, tylko krzesła podostawiać. Od razu więcej ludzi może usiąść. Tu jeszcze są stołki pod blatem. To jest właśnie kuchnia. Sobie na zielono rozkminiłem zielony, żółte ściany. Ale będzie chyba fajnie pasować. Tak sobie zbudowałem właśnie. I myślę, że zadowoliłem wasze oko, prawda?
mi się podoba. Pierwszy raz budowałem coś w tym stylu, taki dom, ale kurde, zadowolony jestem. Jak ja jestem zadowolony, to zazwyczaj wy też. Więc pewnie będzie dobrze. Oby. A, i tutaj jest przejście dalej i tutaj mamy taki dalszą część salonu, jakby można powiedzieć, przez kibel. Nie trzeba chodzić przez kibel, bo to jest, o, tutaj pierwsze drzwi. O, tu jest salon taki dzienny, a tu jest salon taki, żeby sobie telewizję pooglądać, czy z barku coś wypić, czy sobie na tej kanapie, na ten duży telewizorek popatrzeć, czy pograć w sobie w bilarda. Oczywiście wszystko pod kolor jest zrobione, mata na stole bilardowy nie musi być koniecznie zielona. Tu jakieś, dajmy na to, uchwyty, na kijki sobie są. No i tu jakieś półeczki, na bile, trójkącik i takie tam pierdołki. Takie sobie oświetlenie. I tak większość oświetlenia jest chyba pod dywanem, a maty na górze tutaj są tylko dla ozdoby. No ale to fajnie wygląda, jak jest tak, nie za dużo tego. A i tutaj, tam sobie wstawiłem emeraldy. Fajnie to wygląda chyba. Tak, tutaj jest garaż. Tam widzieliście, na wejściu jest garaż, to tu jest garaż, właśnie ten garaż. A, wyjdźmy stąd. Tu mamy jeszcze... Lagi mnie złapały, sorry, wybaczcie. Tutaj mamy taki pokój gościnny na dole. Znaczy w sumie niekoniecznie gościnny, bo jest całkiem nieźle urządzony i ma komputer, albo w sumie to bogaci ludzie tu mieszkają i nawet tym, co przyjeżdżają, od razu fundują kompa, żeby sobie mogli pograć, zamiast siedzieć kurde z nimi jak normalni ludzie i porozmawiać, to żeby szli do swojego pokoju i zagrali, bo ci też pewnie siedzą ciągle w pokoju i grają. Ale rozkmina. A no, to na dole jest wszystko i tutaj właśnie są schody. Tutaj już fajne są te dachy. Bo są takie skośne. Co tutaj mamy? Dywanik mamy, kwiatków trochę mamy, półeczki mamy i po tej stronie pokój mamy. Fajny duży pokój, chyba noc jest. No. Pooglądajcie sobie spokojnie. Powoli się pokręcę. Może złapiecie inspirację, jakiś mebelek. To są bardzo proste mebelki. Ale wyglądają fajnie. Wystarczy, że są w dobrym miejscu poustawiane. Tutaj gościu ma sobie łazienkę. Tu tualeta. Umywaleczki. I widok. No, no, na blok. I tu zboczeńce go podglądają. Nie no, dajmy na to, że tam by jakieś zasłonki były czy coś, nie? Tylko, że w Minecrafcie to tym normalnym nie mam zasłonek. Dobra, z tego pokoju wyjdźmy i pójdźmy na wprost tutaj. Tu jest ładny pokój. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Kurde, tutaj wchodzę, a tutaj niepotrzebnie wchodzę, bo zapomniałem o tym pomieszczeniu. Kompletnie zapomniałem o tym pomieszczeniu. Dopiero teraz, jak zacząłem sobie tutaj budować, znaczy budować, nagrywać, to sobie przypomniałem, że tutaj jest takie pomieszczenie. To dajmy tak na szybkości teraz, jak już tutaj jestem. Skoro ja tutaj mam takie pomieszczenie, to można to pomieszczenie zrobić po prostu jako jakiś magazyn albo coś. I takie budowanie w trakcie robienia. Robienia odcinka, pokazywaniu co i jak się dzieje. Ale dobra, mniejsza w to. Na szybkości tutaj coś zrobimy fajnego. O, nawet TNT niech sobie będzie. Będzie ciekawie. F1 poproszę. Tu sobie poustawiam jakieś pierdoły. O, i mamy, kurde, magazyn sobie na poddaszu zrobiony. Elegancko, wszystko tego. Akurat już wchodzimy do urządzonego pomieszczenia, które powinno wyglądać mniej więcej tak. Zrobione, dobra. I teraz tutaj mogę sobie przejść. Tu jest wąski korytarzyk. I tutaj jest, proszę bardzo, łazienka, w której jest ciemno. Dajmy na to, że może jest wyłączone po prostu światło. Że tak miało być, że tu jest ciemno.
Właśnie tak miało być. Łazieneczka jest ładna, nieduża. A i tutaj jest wejście i w tym pokoju brakuje z kolei światła, naprawdę. Udało się. Oświetliłem pokój se, oh yeah. No. Fajna sypialnia, duże łóżko, telewizor, tu jakieś szafki i dosyć wysoki, ciekawy sufit i pada deszcz. Tragedia. Ale na szczęście ja już zwiedziłem cały dom, także nie będziemy się z tym deszczem już męczyć, kurde. Byle. Moje czerwone wieżowce, jakie one są ładne. Na razie mordy, dzięki za oglądanie i trzymajcie się i cześć.